Ciągniki zablokowały wjazd do Warszawy. Kołodziejczak wchodzi do sklepów z kontrolami. Już można składać wnioski o dopłaty. Można dzierżawić ziemię na Ukrainie. W piątek protestujący rolnicy zablokowali wjazd do Warszawy, sprzeciwiając się polityce rządu oraz Unii Europejskiej. Akcja zakończyła się o godzinie 18:30. Kilkadziesiąt maszyn rolniczych z biało-czerwonymi flagami zablokowało węzeł zakręt przy trasie S17 w obu kierunkach. Na miejscu pojawiły się transparenty z hasłami: jesteśmy rolnikami, nie żebrakami. Protestujący domagają się natychmiastowych wypłat dopłat bezpośrednich, pomocy dla poszkodowanych przez grad i przymrozki, a także likwidacji unijnego Zielonego Ładu. Mamy końcówkę maja, a wielu rolników nie dostało jeszcze dopłat bezpośrednich, ani ekoschematów, ani płatności końcowych. To jest skandal. Za co mamy kupować środki do produkcji? Rząd powinien też natychmiast wypłacić pomoc poszkodowanym przez grad i przymrozki. My się dziś z nimi solidaryzujemy, mówi Łukasz Komorowski, organizator protestu. Rolnicy walczą również o sprawiedliwe szacowanie strat suszowych. W ich regionie deficyt wody jest ogromny, a jeśli aplikacja suszowa nie zostanie poprawiona, znów pozostaną bez pomocy. W tamtym roku zebrałem tylko po jednym pokosie traw, a aplikacja naliczyła mi raptem 22% strat. My, hodowcy, jesteśmy bardzo dyskryminowani przez aplikację. Protestujemy więc przeciwko takiemu niesprawiedliwemu szacowaniu, zwłaszcza że w tej chwili susza jest ogromna. Traw praktycznie nie ma, więc ta pomoc będzie potrzebna, mówi rolnik. Dodaje, że rząd przeciąga rolników do eurowyborów, obiecując pomoc i uruchamiając dopłaty do zbóż. Protestujący domagają się także budowy portu zbożowego. Są oburzeni, że odwołano przetargi na terminale zbożowe w Gdyni i Gdańsku, co może spowodować problemy z wysyłką zboża po żniwach. Polskie czereśnie, ziemniaki, jabłka i pomidory. Takie informacje umieszczają sprzedawcy przy warzywach i owocach na straganach. Często okazuje się jednak, że te owoce i warzywa przyjechały z daleka, z południowej Europy, a czasem nawet z Afryki. Udają polskie, bo łatwiej jest sprzedać rodzime plony niż zagraniczne. Resort rolnictwa zapowiada zmasowane kontrole w związku z tym procederem. O nieprawidłowościach w sprzedaży warzyw i owoców wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak przekonał się w tym tygodniu, kiedy odwiedził rynek hurtowy Kraków Rybitwy. Miejsce zaopatrzenia tysięcy sklepów i restauracji. Okazało się, że ziemniaki z Rumunii były tam sprzedawane jako polskie, bez dokumentów i oznakowania. Nawet samochód, z którego były sprzedawane, miał zdjętą tablicę rejestracyjną, żalił się wiceminister w mediach społecznościowych. W kontrolach uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz Inspekcji Sanitarnej. Przedstawiciele resortu sprawdzają nie tylko pochodzenie ziemniaków sprzedawanych na straganach, ale również napływ czereśni z południowej Europy, które nie są odpowiednio oznakowane. Eksperci przypominają, że polskie owoce zwykle trafiają do sprzedaży w czerwcu. Jednak w tym roku ze względu na anomalie pogodowe drzewa kwitły wcześniej i wielu sadowników już teraz oferuje czereśnie. Wciąż jest ich jednak niewiele. Polskich czereśni wciąż nie ma w sprzedaży w Broniszach, na największym rynku hurtowym owoców i warzyw. Kilogram zagranicznych czereśni kosztował tam w piątek 24 maja między 15 a 40 zł. Dlatego zdarza się, że owoce z innych krajów podszywają się pod polskie czereśnie. Są sytuacje, kiedy sprzedawcy przesypują je do pojemników i sprzedają jako polski produkt, mówił wiceminister. Sadownicy ostrzegają, że laik nie ma możliwości pewnego rozpoznania, skąd pochodzi dany owoc. Podpowiadają jednak, że zagraniczną czereśnię można rozpoznać po wielkości. Może mieć 3 cm średnicy, a nawet więcej. Zdarza się, że owoce są sprzedawane bez ogonków. Produkt z innego kraju może też zdradzić kolor. Te pochodzące zza naszych granic są wręcz czarne. Czytamy na stronie Sadownictwo. Nieustanne kontrole sprzedawanych warzyw i owoców zapowiedziała również Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja nadzoruje jakość wyrobów rolnych zarówno w produkcji, jak i w obrocie, badając artykuły eksportowane i importowane. Jako inspekcja służymy przede wszystkim ochronie konsumenta, ale też chronimy równe i wolne zasady konkurencji. Jesteśmy na rynkach hurtowych, ale tak naprawdę kontrolujemy od pola do stołu, zadeklarował główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz. Michał Kołodziejczak zaapelował o zgłaszanie wszelkich sygnałów o nieprawidłowościach do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Obiecał, że kontrole będą prowadzone na bieżąco i nie wykluczył zaostrzenia obowiązującego prawa. Konsekwentnie i skutecznie będziemy dostosowywać przepisy do realiów, które zastaniemy na giełdzie. Będziemy tworzyć przepisy, które będą jeszcze bardziej szczelne i będą dawały naszym producentom normalne zasady, obiecał wiceminister rolnictwa. Zapowiedział, że od przyszłego tygodnia ruszą kontrole w sklepach i supermarketach. Tak wyglądała wizyta ministra w jednym z popularnych marketów. I tutaj mamy, proszę Państwa, szczyt absurdu tego, co widzimy w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli brak jakiegokolwiek znakowania. Worek ziemniaków, proszę bliżej, worek ziemniaków bez jakiegokolwiek znaczka, bez etykiety, w kartonie po jabłkach, inne ziemniaki, które też widać, że nie są z Polski, w kartonie po arbuzach, a dalej jeszcze kawałek przejdziemy. My teraz prowadzimy tutaj kontrolę. Proszę bliżej. Inspektorzy prowadzą teraz odpowiednie działania i sanepid, i GIHARS, wszystko w odpowiednim czasie. Ale proszę zobaczyć, co tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy tutaj, jest karton Francja, ziemniaki. Tutaj ziemniaki z Hiszpanii, tutaj ziemniaki z Grecji. I tak naprawdę już nie wiemy, co tutaj, skąd jest. A tutaj karton po marchwi, a opakowanie ziemniaków, worek bez żadnego, bez żadnej informacji. No i tutaj mamy problem. Panie inspektorze, czy to jest dobrze zrobione znakowanie? Nie jest to dobrze oznakowany produkt. Konsument na podstawie tych informacji nie wie, jaki towar zakupuje. Tak. Tutaj mamy też ziemniaki bez oznaczenia w kartonie po marchwi z Egiptu. Misz, masz, bałagan, dlatego teraz brygady Tygrysa są w akcji i będziemy kontrolować sklepy w całej Polsce, tak żeby ludzie wiedzieli, co i skąd kupują. Z nieoficjalnych prognoz Związku Sadowników wynika, że w tym roku czereśni może być nawet o połowę mniej. Wszystko przez gradobicia i kwietniowe ocieplenie, po którym nadeszło kilka mroźnych nocy. W sadach czereśniowych w województwach lubelskim i dolnośląskim te warunki pogodowe doprowadziły do zniszczenia niemal wszystkich zawiązków owoców. Od 23 maja do 5 czerwca producenci zbóż, którzy sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe od 1 stycznia do 31 maja bieżącego roku mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc, poinformował w czwartek minister rolnictwa Czesław Siekierski. Od 23 maja do 5 czerwca producenci zbóż, którzy sprzedali zboże w terminie 1 stycznia 31 maja, a więc sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe, mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Na realizację tej pomocy zaplanowano środki w wysokości 2 miliardów i 100 milionów złotych. Siekierski wyjaśnił, że zasady dopłat zostały wynegocjowane w Jasionce, ale procedura pozyskania środków trwała, ponieważ nie były one zaplanowane w budżecie. Dziś jest decyzja ostateczna. Przesunięcia zostały przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu, powiedział szef resortu rolnictwa na konferencji prasowej. Na realizację tej pomocy zaplanowano środki w wysokości 2,1 miliarda złotych. To jest problem dopłaty do zbóż, który się ciągnie od dłuższego czasu, który były zasady były wynegocjowane w Jasionce. Cała procedura związana z pozyskaniem tych środków, bo one są spoza budżetu, nie były zaplanowane w budżecie, ale mamy, jest decyzja dzisiaj ostateczna, były przesunięcia przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu, stąd taka prośba i takie szybkie zwołanie konferencji, abyśmy mogli to zakomunikować, bo bardzo nam zależy, żeby ta informacja dotarła do rolników, bo czasu na zbieranie wniosków jest niedużo. Minister poinformował również, że zaplanowany na ten rok limit akcji 2% kredytów płynnościowych zostanie podwyższony o 2,5 miliarda złotych, co daje łączną kwotę 5,4 miliardów. Zaplanowano na ten rok limit akcji kredytów niskoprocentowanych, tzw. kredytów płynnościowych. Został ten limit, kredyty dwuprocentowe, ten limit został zwiększony, bo jest takie zapotrzebowanie rolników,
Panie ministrze, prosimy. Jest takie zapotrzebowanie rolników, tym bardziej, że sytuacja jest trudna, spowodowana przymrozkami, gradem, o którym później za chwilę jeszcze się odniosę. Siekierski przypomniał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy. Do 22 maja pomoc otrzymało prawie 168 tysięcy producentów kukurydzy na kwotę blisko 711 milionów złotych. Jednocześnie chcę poinformować, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy. Do 22 maja pomoc otrzymało prawie 170 tysięcy producentów na kwotę prawie 120 milionów złotych. Także na bieżąco Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca również pomoc dla producentów, którzy zostali w 2023 dotknięci różnymi problemami, na przykład suszą. Pomoc otrzymało już prawie 100 tysięcy gospodarstw. Zwiększyliśmy kwotę, aby pokryć zapotrzebowanie. Dotychczas wypłacono 700 milionów złotych. Głos zabrał także minister Kołodziejczak i opowiedział o kontrolach żywności. Zaczęliśmy od rynków hurtowych, gdzie główny nacisk położyliśmy na sprawdzanie dokumentacji, jakości produktów, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Te działania podjęte są przez działający w tym samym czasie Piorin, Gihars, Sanepid. Zostało odwiedzonych szereg rynków hurtowych w Polsce. Tam zwróciliśmy uwagę też między innymi na ziemniaki, czereśnie, truskawki czy inne warzywa, które w niektórych okresach roku zalewają polski rynek. Te produkty muszą spełniać odpowiednie wymagania, a według mnie też powinny być co najmniej takie same dobre jak nasze, albo po prostu lepsze, żeby był argument, dlaczego przyjeżdżają do Polski. I to jest też przygotowanie do, może tak delikatnie powiem, do urealnienia i przepisów, i sposobów kontroli, żebyśmy razem szli do przodu z tymi, którzy starają się czasem wykorzystać takie luki w prawie, które powstają po prostu z naszego dobrego patrzenia też na tych, którzy zarabiają na produktach przywożonych z zagranicy. My nie mierzymy swoją miarą, ale staramy się patrzeć już w tej chwili na to, jak na przykład ziemniaki rumuńskie wprowadzane są na rynek i często sprzedawane też albo świadomie, albo nieświadomie jako ziemniaki polskie. To bardzo negatywnie odbija się na naszych producentach i tutaj szukamy odpowiednich uszczelnień. Zostały sprawdzone rynki hurtowe, gdzie mamy już dzisiaj pierwsze wnioski. Zwracamy też uwagę na łączenie tych działań. Następne są na tutaj naszym celowniku supermarkety, które mają większość rynku w handlu detalicznym, w zaopatrywaniu Polaków. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, gdzie jakieś produkty mamy, tak też delikatnie mówiąc, tajemnicze pochodzenie, bądź tego pochodzenia tych produktów trzeba szukać na opakowaniach. Te przepisy mają być jasne, klarowne i mają wskazywać jasno na kraj pochodzenia i muszą być one odpowiedniej jakości. Nie możemy dopuszczać chociażby do tego, co w tej chwili mamy na rynku, czyli mamy na przykład pierwsze problemy ze sprzedażą polskich pomidorów. Cena bardzo mocno spadła, a sklepy są zasypane pomidorami z zagranicy i tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś karać za to, że ma zagraniczny produkt, ale musimy to widzieć w przygotowaniu następnych działań, bo bardzo dużo mówi się w Polsce chociażby o kontraktacji, ale nigdy nikt nie wyszedł perspektywicznie do takiego działania. Pomimo zakazu zakupu ziemi na Ukrainie przez obcokrajowców, polscy inwestorzy mogą długoterminowo dzierżawić ukraińskie grunty rolne, poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort podał, że zagraniczni inwestorzy mogą wziąć udział w procesie prywatyzacji mienia państwowego oferowanym przez Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy.
W ramach programu Land Bank przygotowanego przez fundusz inwestorzy mogą wydzierżawić od państwa grunty rolne na okres 25 lat dla upraw wieloletnich lub 14 lat dla upraw jednorocznych. Resort zastrzegł, że ryzyko inwestycji na Ukrainie ponosi wyłącznie inwestor. Autorzy programu Land Bank wskazali, że główne cele programu to m.in. walka z korupcją, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, ożywienie gospodarcze kraju oraz modernizacja i tworzenie nowych miejsc pracy. Agnieszka Beger z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników na łamach Światu Rolnika opowiedziała, jak widzi nasze dalsze negocjacje z Ukrainą w sprawie zboża. No nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiegoś konsensusu. Ciężko jest ocenić również postawę co niektórych polityków ze strony polskiego rządu, do czego to ma prowadzić. No niemniej jednak rozumiemy sytuację, jaka ma miejsce w Ukrainie, tylko że no nie może być to, nie może się to odbijać na polskich rolnikach i na polskiej gospodarce, więc jeżeli strona polska no będzie twardo stawiała warunki, to no niestety strona ukraińska wiadomym jest, że będzie się bronić. Niemniej jednak strona ukraińska również powinna zrozumieć nas. A przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj największą winę ponosi no niestety Bruksela, która zdecydowała tak, a nie inaczej, wprowadziła liberalizację handlu z ograniczeniami takimi, jakimi wprowadzili, czyli ten kontyngenty od połowy roku 21, cały rok, przepraszam, 22, cały rok 23. No to niestety jest no, niesprawiedliwe ze względu na to, że doskonale wiemy, że napływ tych towarów w tych latach był bardzo duży i no, niekorzystnie wpłynie na gospodarstwa rolne, ale wszystko zależy od polityków i od sposobu prowadzonych rozmów, jak to się rozstrzygnie. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o pojawieniu się ministra Kołodziejczaka w markecie. W końcu kiedyś na takich filmach zyskał na popularności. Jeżeli rzeczywiście sklepy będą lepiej kontrolowane i produkty będą oznaczane przejrzyście, to wyjdzie na dobre polskiemu rolnictwu i polskim konsumentom. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.